pierwszy kontakt z Grunwaldem. To był rok 1980 aż. I wówczas uczyłam się, jeszcze studiowałam w Szczytnie i tam ze swoją grupą, z drużyną pojechałam na zlot właśnie na pola Grunwaldu, przed którym był taki rajd gwiaździsty. I moja trasa to była Włocławek Grunwald. Więc zetknięcie pierwsze z polem namiotów, kolorowym polem, mnóstwo ludzi, mnóstwo harcerzy, no szok przeżyłam. Kolejne lata to pomoc. To w biurze, to przy dekoracji, to przy nagrodach, cały czas oczywiście przy Basi, z którą się znałam, z komisji rewizyjnej. No aż w końcu dostałam tą fuchę, za którą odpowiadałam przez wiele lat, naczelny plastyk z lotu. Więc trzeba było zapoznać się z młotkiem, z gwoździami, z pędzlem i robić wszystko dosłownie z niczego. Na początku naprawdę z niczego, szło się w pole, to co się znalazło, z tego się robiło dekoracje. Takie były początki. Wzór instruktora, wzór przewodniczącej. I ja, tak jak powiedziałam, spotkałam się po raz pierwszy z nią w pracy w komisji rewizyjnej, bo do takiej należałam przy Komendzie Chorągwi, tu przy Chówcu, więc też to były wymagające zadania, kontrol, kontakty dosyć częste. Na Grunwaldzie, jak pojechałam, to było takie drugie zetknięcie, już takie w polu. A jednocześnie ta dusza taka matczyna. Ja przy niej i uczyłam się dużo, i czułam się zaopiekowana, ale z drugiej strony już w pewnym okresie, tym ostatnim, czułam się jako ja jej opiekunka. Bardzo często czułam, że jestem jej potrzebna. I trzeba było częściej być, choćby po to, żeby coś podpowiedzieć, żeby na spacer pójść, żeby coś podać, żeby poradzić. No różne to były sytuacje. Także z takiej ostrej szefowej po mamusię nawet chwilami, po przyjaciółkę. Nie ukrywam, że było ciężko. Do ostatniej chwili się czekało, co nam gmina przywiezie, jakie drewno na przykład, żebym mogła coś zbudować. To nie to, że ja sobie w domu zrobię projekt, że będzie taka brama i jadę z pomysłem. Nie. Przywieźli, zrzucili i ja dopiero patrzę, a jeszcze ile z tego dostanę, tak? Możesz wziąć 4 drągowiny, 10 desek albo więcej. I dopiero się tworzyło, tak? Albo z dziewczynami idę w pole i co znajdziemy, przyniesiemy, no to dopiero pomysły, co z tego można zrobić. Krzysiu i jego piła, no coś niesamowitego. On nieraz ratował mi życie, bo no, trzeba było popiłować co nieco, żeby zbudować. I często robiliśmy to o 12, o 1 nad ranem, bo w ciągu dnia trzeba było dla gniazda pracować, tak? A ja już na samym końcu, więc to były takie nocne prace. Wielka rodzina, która wiele sobie też wybacza. Są lepsze chwile, są gorsze chwile. Nieraz się pokłócili, co niektórzy, o zadania jakieś tam. Ale dla mnie to jest jedna wielka rodzina, która wychowuje młode pokolenie, które między sobą przekazuje pewne doświadczenia, która coś tworzy tak od siebie, dla innych, bez nakazu, bez przymusu. Chcę, to jadę i tworzę coś dla przyszłości, dla tych pokoleń.